Dzień dobry, piątek! Witaj w pełnym optymizmu, radochy i nowych bodźców w podcaście Happiness Veggie. Codziennie wstaję i myślę sobie, jak niesamowite jest to, że tak wielu z was regularnie słucha moich podcastów, obserwuje Instagram, inspiruje się i zmienia swoje życie na lepsze. Jesteście wspaniałymi ludźmi, niezależnie od tego, co tam wam mówią inni. Dziś temat, który uważam za specjalnie ważny. Kiedy go rozpracujemy, będziesz miał gotowe natchnienie do działania. Zatem pomówmy o tym, jak nie zniechęcać się przez cudze niepochlebne komentarze. Zdrowy mały dzieciak ma niepohamowaną fantazję. Wszystko wokół jest niekończącą się przestrzenią twórczą. Silna chęć działania wciąż pcha do przodu. Nie zawsze kończy się to oczywiście wspaniale. Na przykład ja miałam trzy wstrząśnienia mózgu, a także dorobiłam się pokaźnej ilości blizn. Jedna z nich przypomina mi o tym, że jak to jeżdżąc po raz pierwszy na się myślałam, że jestem Tonym hołkiem. No cóż, nie byłam, ale wyobraźnia nie miała granic. Rzeczą zupełnie naturalną, jest, że im człowiek starszy, tym racjonalniej waży swoje działania. I tak dziś nie porwałabym się na to, aby wsiąść na BMX i z fantazją sześciolatki wyskoczyć z rampy obracając rower we wszystkich możliwych konfiguracjach, po czym bezpiecznie wylądowałabym na siodełku. To się nie wydarzy, bo nigdy nie miałam ku temu treningowych aspiracji. Wiem jednak, że jeśli tam w środku zapłonęłaby iskierka, wzięłabym się do roboty i w czasie krótszym bądź dłuższym, i tak po prostu dołączyłabym. Do grona fruwających na BMiksie, czy też innych takich różnych cudeńkach. O co w ogóle chodzi z tą fantazją? No cóż, nie używamy jej w ogóle, w ogóle. Życie spłaszczamy do granic możliwości, a ono staje się szare i smutne. Jednak spokojnie, nawet jeżeli już tak jest, właśnie po to jesteśmy tutaj, żeby temu zaradzić. Kojarzysz taki dawno nienoszony sweter, który poskładałeś, wsadziłeś do worka i wyniosłeś do piwnicy albo na strych, o którym istnieniu zupełnie już zapomniałeś? <laughs> Każdy ma taki sweter. Zatem ten metaforyczny sweter pokazuje ci twoje życie. Zapomniałeś o nim, o sobie, o swoich marzeniach, planach i niekończących się pomysłach. Wszystko na pozorną korzyść bycia poważnym dorosłym. A ja się pytam, kto i gdzie mówi o tym, że dorosłość ma być taka śmiertelnie poważna, odpowiedzialna. Owszem, i to mega fajne, ale żeby tracić zaraz dziecięcą radość? Hmm, co to, to nie? Przypomnij sobie, kim chciałeś być, co mieć, gdzie pojechać. Masz to? Gdzie to się wszystko podziało? Obudźmy drzemiące aspiracje i zatroszczmy się nimi. Być może dziś nie chcesz być już księżniczką, ale skoro kiedyś to było Twoim wielkim marzeniem, może po prostu usiądź ze sobą i pomyśl, gdzie widzisz siebie teraz. Wyłącz bycie tym poważnym bucem dorosłym i wejdź na ścieżkę niekończącej się wyobraźni. Rozmasz się w tym, poczuj całym sobą, jak idziesz w stronę, którą zawsze chciałeś iść. Jak się czujesz? <laughs> Nie musisz nazywać tego, co teraz widzisz. My, ludzie XXI wieku, mamy jakąś taką wielką potrzebę nazywania wszystkiego, klasyfikowania, grupowania i szufladkowania. Koniec z tym. Niechaj ta wizualizacja sobie płynie. A teraz powiedz, co ci ogranicza. Abstrahując od wszystkich przyziemnych rzeczy, którymi uwielbiamy się bronić, typu praca czy kredyt, czyż nie wmówił ci jeden z drugim, że ty się po prostu do tego nie nadajesz, że nie jesteś zbyt dobry, albo że ktoś lub coś zrobi to na pewno lepiej od ciebie, a ty. Ty się lepiej, za to nie zabieraj. Opinia innych, brak aprobaty i to głównie od najbliższych, kąśliwe komentarze potrafią zrujnować marzenia, życie i sprawić, że pakujemy sweter do reklamówki i wynosimy go z dala od świata. Koniec z tym. Ubieraj kapcie, dawaj rękę, idziemy razem go szukać. Nie pozwolimy na to, żebyś mi się tutaj po prostu wziął i zmarnował. Wyobraź sobie, że całe życie słyszałam, że do tego czy tamtego się nie nadaje. Całe życie. Pamiętam, jak jeszcze za czasów szkoły podstawowej chciałam wziąć udział w konkursie recytatorskim. Moja polonistka odradzała mi to na każdy możliwy sposób. Nawet zadzwoniła do moich rodziców. Co to w ogóle jest za pedagog? Tłumacząc się tym, żebym po prostu ja nie zraziła się do tego, tamtego, konkursów. Ech. Ech, a przepraszam. Jak ja mam się w ogóle czegokolwiek nauczyć, siedząc tylko cały czas w roli obserwatora i tak mam przez całe życie? Na szczęście moi rodzice jeszcze na tamten okres swojego życia nie mieli pochowanych swetrów i bardzo cieszyli się na mój pomysł występowy. Do dziś pamiętam, że recytowałam samochwałę. Zrobiłam to w bardzo mocno artystycznej i niekonwencjonalnej odsłonie, jak to ja. Zgarnęłam wówczas wszystkie nagrody, jakie było możliwe i występowałam z tym wierszem w całej Polsce. Dodam, że miałam może jakieś 9 albo 10 lat. I jak sobie pomyślę, o tym, że gdyby nie to, że wtedy postawiłam na swoim i wystąpiłam, na pewno nie byłabym w tym miejscu, którym jestem teraz. Z nieukrywaną dumą uśmiecham się do siebie. Mogę takich przykładów, gdzie wbrew wszystkiemu po prostu poszłam i zrobiłam wymieniać bez liku. W większości mocno się poparzyłam, byłam rozczarowana albo nawet rozgoryczona, ale finalnie nie żałuję niczego. Każda pojedyncza sytuacja mówi, że lepiej jest żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się nawet nie podjęło próby. Codziennie ktoś będzie próbował wywrzeć na tobie presję, wyśmiać albo niepochlebnie wyrazić się o twoim pomyśle czy działaniu. Ale czy z tego powodu warto jest zrezygnować? Jak długo można uzależniać swoje szczęście od zewnętrznych czynników? Hmm? Stań dzisiaj ze sobą oko w oko. Jeśli chcesz, to napisz wszystko, co masz zamiar zrobić, osiągnąć, czego się nauczyć. To, co myślą inni, nie jest już Twoją sprawą. A co więcej, ci powiem, i to odkrycie jest dla mnie jednym z najważniejszych w życiu: ludzie, którzy głupio komentują albo starają się umniejszyć Twoim pomysłom, to osoby, które. Gotują się ze swojej zazdrości, bo właśnie robisz ze swoim życiem coś ponadprzeciętnego, a oni nawet nie wiedzą, że mieli swój sweter. Zatem podsumowując, obudź się w sobie, obudź swoją kreatywność, kreatywność dziecka, patrz przed siebie z rozmachem i odwagą. Zawsze lepiej jest spróbować i żałować niż żałować, że się nie zrobiło nic. Komentarze z serii zniechęcającej nie dotykają Cię już w ogóle, bo pozwyczajnie, zwyczajnie dotyczą tego, kto te komentarze wysyła. No, a zazwyczaj ta osoba ma dosyć spore problemy sama za sobą. Odkrywaj siebie na nowo i obudź w sobie, obudź w sobie życie, mój drogi. Teraz jest najlepszy czas. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć sobie w czasie podróży, pracy czy może podczas zajęć domowych do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku Happiness Vegi Podcast trzymaj się pa pa